oczywiście cześć mam go widzowie z tej strony Kabó. Ja w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy z 10 dolarów uda nam się zrobić kosę i sprawdzimy też, które podejście będzie jakby najbliżej. Bo tak jak widzicie budżet jest dzisiaj większy niż 10 dolarów, ale postanowiłem, że podzielimy sobie to na parę prób, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie szło. Także zapraszam Was do oglądania. No i zapraszam Was na giveaway, który jest organizowany przeze mnie na Hellcase. Ie. Bo tutaj jest koska do zgarnięcia za 162 dolary. Także wbijajcie z linku w opisie. Tam macie rozpisane wszystkie wymogi, jak wziąć udział w takim giveawayu. No i zapraszam, bo osób jest no nie aż tak dużo. Także myślę, że macie spore szanse. No i jeżeli byście coś wpłacali, to polecam oczywiście z kodem Kewus, bo daję wam 10% bonusu do depozytu oraz darmowe 0,7 dolara na start. Także. No, całkiem spoko. 70 centów za friczko. E, myślę, że spoko. No i co? Przechodzimy sobie do odcinka i do szpącenia kosy z 10 dolków. Czy to się uda? Ciężko mi powiedzieć. E, myślę, że zaczniemy sobie od skrzyni i będziemy po prostu sobie spamić Klifa. Bo on jest za 9 dolarów. Tutaj ta szansa na kosę jest całkiem spora, także przyspamimy sobie troszeczkę tą skrzynią i później będziemy sobie robić bitwy, bo wydaje mi się, że z bitew najłatwiej jest uzyskać kosę mimo wszystko. Tak. Skromnie mówiąc, no tak mi się po prostu wydaje, że mimo wszystko z bitew jest taka najrealniejsza szansa na kosę z tych 10 dolków. No ale zobaczymy. Być może się mylę i mi poleci w drugim tutaj zakręceniu skrzynką. No, byłoby śmiesznie. No ale póki co leci tak. No wiecie, tak optymalnie. Optymalnie nazwijmy to. Otwieramy sobie tego troszkę. Jest event, także możecie sobie wydawać te kurcze kwiatki. Tak to nazwijmy. E, no. No dobra, na razie, na razie cinko. Dobra, po pięć sobie otwórzmy. Z dwa otwarcia po 5 damy. Raz za dyszkę i, i lecimy na bitwy. Bo dzisiaj, mówię, dzisiaj uderzamy w bitwy. Dzisiaj czuję, że bitwy to jest to. Bitwy dzisiaj. No, nie wiem jak mam to opisać, ale po prostu to czuję, nie? Po prostu czuję, że dzisiaj bitwy będą mocne. Dejom! Nie musi. <grym> Let's go! Let's go! No i mamy koskę dziękuję bardzo! No i tak jak widzicie, wcale nie jest tak ciężko zdobyć tą kosę. Good night, Boreal Forest. I'm done. I'm done with it. Super! No to kurczę, już mogę dać tytuł, nie z 10$ zrobiłem kosę. Byli w szoku. Nie no, pewnie, chociaż nie wiem w sumie czy taki dam, ale no kurczę, nie wiem co powiedzieć nawet, nie? Dobra, lecimy na case battle. Koskę już mamy, także elegancko, ja już jestem spokojny. No i to, to lecimy na bitwy, nie? Nie ma co. No dajemy sobie parę skrzynek. Dajemy sobie parę skrzynek właśnie w obrębie tych 10 dolarów. No niech będzie te 10,40 nawet. I dajemy uwaga na czterech graczy. Dlatego, że no nasza wygrana będzie spotęgowana aż o trzech innych graczy. Plus oczywiście nasz drop, więc jest to no chyba najlepsza opcja. U, szybko ktoś dołączył, fajnie. Um, zobaczcie, zobaczcie, to jest właśnie Hellcase. To jest właśnie Hellcase. Ludzie dołączają praktycznie od razu, praktycznie od razu, 8600 graczy jest na moment nagrywania tego odcinka, więc jest to no bardzo duża ilość, nie oszukujmy się, ostatniego sobie dodamy bota, żeby już się bitwa wystartowała, bo jest taka opcja, więc trzeba by nie korzystać, nie krępujcie się, korzystajcie z botów, po to to jest. No i co, lecimy sobie, pierwszy rol i kurczę prowadzenie, no ale nie cieszmy się za długo, no właśnie. O, wow, teją, chłop ma już kosę. No i widzicie, chłop sobie w tym momencie zgarnął kosę i to naprawdę niezłą kosę. 138 dolarów. No zdecydowanie, zdecydowanie niezłą kosę sobie zgarnął. No gratuluję oczywiście, ale być może to, to będzie ktoś z was, także no. Kurczę, zszokowało mnie to trochę, nie powiem, że nie. No może komuś z was również się uda coś takiego zrobić, a oczywiście jeżeli się uda to pochwalcie się dropem na Discordzie, mi możecie wysłać, no dobra, lecimy sobie dalej, następne skrzynie, tutaj chyba nie ma tak kolorowo, no tutaj ziomeczek, już mu się zwróciła praktycznie bitwa z samego jego dropu, no tak jest, zdecydowanie, no i tutaj... 30 dolków, no także mówię, te bitwy po czterech graczy są naprawdę mocne i polecam z tego korzystać, bo no, można zrobić sporo, można zrobić sporo, my może sobie damy teraz, no nie 11, to, to może bym na te mm, obszary nie wchodził, może zamiast Krakena właśnie damy sobie jakąś za 4 dolki, o, pięknie i teraz na czterech graczy i mamy równo 10 dolarów, także no scam odcinek, równiutkie 10 dolarów, więc nawet bez ani centa więcej. Także w porządku, dodajmy sobie boty. O, nawet nie muszę, bo dołączę jakiś ziutek. Także wielkie pozdro. i mamy tylko jednego bocika, i niech się kręci, niech się kręci, a my patrzymy, co tu w ogóle nam leci. Ok, bocik na razie na prowadzeniu, ale nie jakimś dużym, także to się może wszystko zmienić. Okej, okay, to jest dobry drop, nie powiem że nie, to jest dobry drop, fajnie, że jest dla nas. Um, no i kręci się dalej skrzyneczki, no nam się bitwa już zwróciła nawet z byś tam Co jest? Ty no, drugi ziutek! No jestem w szoku jak te bitwy oddają, no nie mi co prawda, ale mimo wszystko, wiecie, musicie brać pod uwagę, że tu jest cztery kraczy, no i Kurczę, no, ja y, zaczynam przekminiać, że chyba obmyśliłem jakąś genialną taktykę i aż głupio z niej nie skorzystać. Mm, co tu się stało? No, bota dodamy, tak jest. Tym razem dwa boty. Zobaczymy, jak pójdzie z dwoma botami. Zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, okej, okay. leci sobie, kręci się. No, tutaj średnio, średnio ten pierwszy raf, no, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dobra. Dawaj, kręć może tutaj coś fajnego nam dropnie. No chyba nie. I ostatnia decydująca skrzynia, no może tutaj coś nam poleci. No nie do końca, nie do końca, no bo Hang tym razem, ale zobaczcie, słabe były dropy i, i ziomeczek, no bo w tym wypadku zgarnął 30 dolków. Także no, te bitwy na czwórki są serią mocnych. No trzeba mieć trochę farta. Nie powiem, że nie. Trzeba mieć trochę farta, e, ale no. Przy odrobinie szczęścia, serio, można coś fajnego ugrać. Fast. Fast tym razem. Zmierzmy się zatem, no i oczywiście z botami. Zobaczymy jak tym razem nam pójdzie. No chciałbym chociaż jedną taką bitewkę wygrać. To już by było całkiem przyjemnie. Ok. No na razie jesteśmy na prowadzeniu, ale no wiecie, tutaj wszystko się może zmienić przez tą ostatnią skrzynkę. Chociaż no na razie leci całkiem nieźle. O nie, bot brat tutaj lepiej. No może tu byśmy sobie czymś nadrobili. U, nie mam pojęcia. No nie, no niestety sobie nie nadrobimy. No ale zobaczcie, znowu średnie dropy, 24 dolary. No, jest to, jest to spoko. Dobra, robimy jeszcze jedno. Bo ja tutaj niecierpliwie się, niecierpliwie się. Z samymi botami tym razem e, toczymy batalię. Także zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Mhm. No dobra, bo dwini tutaj zdecydowanie. No to już widać po kolorkach nawet, że ten skin jest droższy. No, tutaj znowu Cinko. No, Bodwini. Kurczę, dobry jest. Dobry jest, nie powiem, że nie. Ok, Desert Eagle naga. No, niestety, Battle skirt eee, I ostatnia decydująca skrzynia. No, tutaj zdecydowanie Bodwini. Zobaczcie to. I ziomeczek. No, znowu około 30 dolków. No, ta bitwa jest. Kurczę, dobra. Kurczę, jest mocna. Tylko chciałbym wygrać. Chciałbym wygrać. Legioner. Tym razem znowu. Ten ziomeczek tutaj kampi chyba na te bitwy. Come on. Chociaż jedną, żebyśmy wygrali, byłoby bardzo, bardzo dobrze. Ale no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie, jak to pyknie. Okej. Okay. No dobra, Bodwini znowu. No ten Bodwini to jest jakiś kurczę dobry, dobry zawodnik. Dobra, ten Famas, no on, on coś tam, coś tam jest warty. Yy, I ostatnia decydująca skrzynia, Asimov, no może. No niestety. No niestety, Bodwini znowu. Chyba najgorszy drop w ogóle z, całego, z całych tych. Batali. No ale dobra, lecimy sobie znowu czemu by nie. Tym razem same boty i nie ma bota winnego. To może zwiastować zwycięstwo. No ale zobaczymy. Zobaczymy. No, bot hang. Tym razem na prowadzeniu ja mam najgorszy drop możliwy. I drugi raz najgorszy drop możliwy. No to jest lipa. Chyba dzisiaj nie ma szczęścia. Po tej kosie na samym początku się już chyba szczęście skończyło. No, trudno się mówi, no, ale ostatnia skrzynia, małpi biznes. No, niestety nie skleiliśmy z tego biznesu. Dobra, ostatnia taka bitewka, bo już kurczę, nuży. nuży nużą mnie te batalie e, ciągłego przegrywania, no, ale być może Wam się poszczęści i coś Wam się uda zrobić, właśnie z bitew. No dobra, zaczynamy. Speedwiperem to nie jest jakiś super drop. No, ale nie będę narzekał. Uncharted. No, średnio. Okej, okay, Food Chain. Uuu, Factory New. No trudno. Musimy się pogodzić z tym losem, no. Musimy się pogodzić z porażką. No i tutaj 33 dolki, to jest fajna wygrana, nie powiem, że nie. No, jak widzieliście, no mocne dropy były dzisiaj. Ziomeczki sobie podropiły naprawdę mocne rzeczy, więc być może to będzie ktoś z was. Także zapraszam na stronkę, do której link znajdziecie w opisie i to by było na tyle. Trzymajcie się. Jo.